Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Jakub. Witam. Cześć Kamil. Co tam u ciebie? A może nie? coś nie powiedzieć może co u ciebie, bo ty masz więcej ciekawych informacji teraz by powiedzieć. Eee, czy Na ja przykład. wiem, czy mam więcej informacji? To, że kupię monitor? I biurko? Ale <laughs> dużo mówię o biurku ostatnio, żeśmy Nie, dewagowali. że będziesz zamawiał. Nie, że kupiłeś. Tak? No, bardzo no. możliwe, że tak było. No to tak, to zamówiłem i biurko i monitor. Tak, to się zgadza. To się zgadza. Yy, na monitor yy, mam go dostać najpóźniej w przyszły piątek, więc to jest bardzo dobra informacja. Ale Rady, tak. 10 rad 0%. No kusi, kusi delikatnie. No nie wiem. No opcja kupię. jest dobra. No ja niestety z tego A w ogóle. Czy że... jest gwarancja bez troski na kompotroniku? Nie mam pojęcia, co to jest. Mnie okay. najbardziej interesuje to, że jest trzyletnia gwarancja. Yy... Hmm. Producenta na, na wypalenie. Więc to mnie cieszy najbardziej. No, zdecydowałem się na tego Asusa ostatecznie, no bo z dalami jest problem, z tym firmwarem jest dość spory problem. Z tym, że nie ma żadnej takiej powłoki zabezpieczającej w transporcie, przez co matryca się rysuje i część. Tak, ale tam ulepszają to oprogramowanie. Tak. W sensie ulepszają to pakowanie, oprogramowanie, znaczy oprogramowanie. oprogramowanie też poprawili, bo dodali teraz przełącznik Dolby Wyżyn ostatnio, który też tak czasami działa, czasami nie działa. Ale sam fakt, że jakby pracują dalej nad tym firmwarem to jest bardzo duży plus. Yy, opakowanie też zaktualizują, no ale jaka jest szansa, że dostanę monitor, który faktycznie ma tą powłokę ochroną, a jako nie. Więc automatycznie no, to automatycznie jakby... No 50-50, nie? No. Albo już, albo nie. Więc to ryzyko biorąc pod uwagę, że ok, jest to tańszy monitor niż ten Asus zdecydowanie, yy, ale no jakoś mam większe zaufanie niż do takiego MSI chociażby które no nie ma zbyt dużego doświadczenia jeśli chodzi o monitory. No nie, nie, nie kryjmy się, bo to MSI y, z tego co doczytałem, no to oni monitory robią od 2016 roku, a taki Asus czy Dell, no to oni mają potężne doświadczenie, znacznie większe. Asus to robi myślę, że... monitory chyba dłużej niż my żyjemy. Tak, tak, zgadza się, więc jakby MSI, może je trochę bojuje bo jestem fanem Asusa po prostu, oni jakby od, od dawna kupuję ich sprzęt, nigdy się na nich nie zawiodłem, a jeśli miałem jakiś problem, to zawsze support... Y, był pomocny, nie było tutaj żadnych kłopotów z czymkolwiek i na ogół jeśli coś się ze sprzętem działo, no to nie było napraw, tylko była wymiana całkowicie sprzę sprzętu i gwarancja szła od y, momentu ponownego zarejestrowania produktu, więc to jest akurat super y, rzecz I, i zdecydowałem się po tego Asusa, nie? Bo to jest chyba, wydaje mi się, z tych wszystkich recenzji, co czytałem, y, najbardziej dopieszczony monitor na premierę. Y, y, wiadomo, jeszcze ma dojść oficjalne wsparcie Dolby do Vision, ale to jakby w... o, złączył nas na chwileczkę to ma dojść w nieco późniejszym terminie ze względu na to, że Nvidia jeszcze nie ma dobrego wsparcia jeśli chodzi o Dolby Vision na, na PC -cie. wiadomo jest Xbox, który też ma już do Dolby Vision bo Xbox Series X i S chyba też to do Dolby Vision natywnie ja, tak. wspiera no ale Asus jeszcze chce tą akcję dopieścić i unikać takich sytuacji jak chociażby są z monitorami Della czy w tym przypadku dokładnie Alienware, nie? że po prostu się wymusza ten tryb i nie da się go czasami po prostu wyłączyć. I jest jakaś tam dziwna konwersja, że mimo tego, że system jest nadawany Fader 10, to monitor niby przyjmuje to jako Dolby Wyżyn, a to nie jest to samo. Więc yy, są później jakieś konkretne przekłamania z kolorami. Yy, no więc ostatecznie doszedłem do wniosku, że wolę dopłacić do tego Asusa. Tym bardziej, że mówię tak z czapy, tak jak ci pisałem. Nie? Jechałem na obiad w sobotę. Mówię, a dobra, może już rzucę okiem, może akurat ktoś gdzieś coś wrzucił i wyskakuje mi lokowanie produktu, nie zapłacili mi, ale komputronik, cyk, że jest towar dostępny na zamówienie i zadzwoniłem do nich, to powiedzieli, że maksimum do dwóch tygodni roboczych, a dzisiaj z supportu już informacja, że dostawa będzie 12 do magazynu, więc maksymalnie do 14, czyli do piątku ten monitor już do mnie dotrze, więc do czwartku, przepraszam. No i dlatego Więc właśnie mnie kusi, dlatego właśnie mnie kusi, bo nie powiem, że nie, ale bym z chęcią też coś zmienił w swoim sprzęcie, bo nie wiem na ile to jest a, to, że mi się w zasadzie nie chce grać, a na ile to jest to, że po prostu, wiesz, mam taki okres, że po prostu, nie wiem, jakieś te gry mnie jakoś tak nie. Nie, nie mam ochoty nadrawiać, wiesz, nie mam ochoty nadrabiać mm -hmm. tych moich wszystkich zaległości growych. Jasne. no u mnie też tak ostatnio jest dość spokojnie, bardziej jakoś tak oglądam jakieś filmy czy seriale ostatnio, ale też to jest taki okres, nie, jakby dopiero się dzień wydłuża, więc jest mniej takiej chęci e, na cokolwiek tak naprawdę, więc no, mnie też tak posłucha. Chociaż teraz, dzisiaj wieczorkiem, zanim zaczęliśmy, e, czy wczoraj wieczorem, przepraszam, to sobie odpaliłem Deus Exa Human Revolution i e, no to jest gra, której nigdy nie przeszedłem do końca. A ja uwielbiam ten klimat, więc w najbliższym czasie mam plan sobie właśnie tego Deus Exa ograć, no jak przyjdzie monitor, no to jakieś zajebiste tytuły w 4K sobie ograć i sprawdzić, jak to faktycznie wygląda. I z prawdziwym HDR-em, a nie jakimś podrabianiem. No tak, to, 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 to jest też minus pecetów, że ten HDR niestety nie działa tak, jak powinien, nie? Teraz już wygląda to lepiej, bo jakby Windows poprawił sytuację, wiadomo, jeśli chodzi o color space, to jeszcze jest to problematyczne, no bo Windows tak naprawdę opiera się tylko na sRGB bazowo. Nie ma jakiegoś takiego lepszego wsparcia, chociażby DCI-P3, które ma znacznie większy zakres kolorów, tak? No bo DCI-P3 to jest chyba nawet zakres kolorów, jaki my widzimy, w porównaniu do sRGB, które są tu. Ten gamut jest trochę węższy. No ale to wsparcie, no tam Windows niby mówi, że w Windowsie 12 mają to wprowadzić, ale to już też tak biorę z bardzo mm, dużą rezerwą. Pamiętasz te czasy, kiedy mówili, że Windows to będzie, Windows 11 to jest ostatni Windows, jaki będzie Nie, to już 10 y? mówili, ma nawet 10 mówi, że to będzie ostatni. Potem i tak za każdym tak, razem tak, to... Tak, tak, ale wiesz, ale przy, przy 11 już by powiedział, dobra, no sorry, zrobiliśmy tam jeszcze jedną wersję, ale, ale to już koniec. To już koniec. Tymczasem Microsoft kilka miesięcy później. Tam, kilka lat później. W sumie, kiedy nastka wyszła? 2022? 2021? No, też mi się tak wydaje, właśnie, że to nie jest jakoś jeszcze tak super stare. A o tej 12 już są jakieś tam pojedyncze słówka. Um, no, więc no zobaczymy, jak ten monitor. No, to wygeneruje kolejny koszt, bo muszę kupić sobie ten uchwyt, yy, zdemontować uchwyt ze ściany i przynajmniej tak tymczasowo zamontować do biurka. Yy. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Jak te 32 cale będą u mnie w pokoju pasować, bo. No, to może być ciekawy widok. delikat. No to może ci zająć tak naprawdę cały pokój. No. No, Ale plus. Mnie... Jeszcze jedna rzecz. W tym monitorze: jak będziemy grać w Koda albo w cs czy coś. To w OSD masz opcję shrinkowania ekranu. Czyli masz. Jakby Matryca ma 31,5 cala, ale możesz sobie na dwa tryby zmienić, na 27 cali i na 24,5 i po prostu wygasza ci te pozostałe piksele całkowicie i jakby shrinkuje ci ten mm, obraz do tego pola widzenia docelowego, jakie chcesz. To jest bardzo fajna zmiana, bo do koda na pewno będę to zmieniał, bo wiadomo, no 32 cale mając te kilkadziesiąt centymetrów, e, no to może trochę radzić Dużo po prostu, nie? Zaburza tak, to tak. Obok. Zgadza się. A u mnie, spokojnie jak na wojnie, nie zrobiłem formatu. ale się zbieram. Jestem coraz bliżej, ponieważ ostatnio, no bo muszę jeszcze wymienić ten zasilaczy. Więc plan jest taki, by w weekend zrobić dbanie o sprzęt i o otoczenie biurkowe. Ale co za tym idzie, dlatego właśnie mnie kusi zamówić ten monitor monitor bo chciałbym wiesz mieć nowy, nowy, nową rzecz bo przy nowej rzeczy się fajniej pracuje od razu nie mm -hmm. jak się ma ale poza tym poza tym to chyba no co byłem w orientarium Łódzkim. co to jest i orientarium to jest takie zo tylko taki budynek jakby i są tam słoniki jest bardzo fajne znaczy samo zo mnie nie zachwyciło orientarium jest ok za cenę 80, chyba 1 zł. 8, albo 80. To jest taka cena, powiedziałbym. Okej, okay. no tyle bym powiedział. No, jakby nic więcej nie mogę dodać. Um, ale o poza tym to obejrzałem. Oglądaliśmy dalej Drive to Survive. Próbowałem obejrzeć szczegół, ale o tym dalej. A my chyba możemy się powoli zacząć newsami, jednak przed newsami chciałbym się Ciebie o jedną rzecz zapytać. O! Panie Kamilu, żyjemy w świecie, gdzie technologie nas otacza. To jest taki wstęp to jest taki, można powiedzieć, dywagacja materiałowa. Chcę nawiązać do pewnej rzeczy, która się wydarzyła. Niestety, dla nie mojego klubu piłkarskiego i nie tylko. Chcę do ciebie nawiązać, jak myślisz, czemu jeszcze w naszych czasach technologia sportowa, A uważa, w szczególności w piłce nożnej, jest tak słaba? Bo zobacz, nie, 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 no ale no zobacz. Wtedy no dobrze, byliśmy mamy... na meczu, byliśmy na meczu, to musisz no, zakreślić tak. całą tematykę, dlaczego ten temat tutaj dotykamy. Jakub, oczywiście kibic od małego widza Wałudź, Zaproponował mi, żebym przejechał na mecz. Nie do Łodzi, lecz do Krakowa, czyli znacznie bliżej. Mówię, no, ja tam mówię, ja Nie jestem jakimś turbofanem piłki, szczególnie polskiej, ale na przykład jakieś europejskie mecze, czy coś, no to tam pośledzę lewym okiem, czasami coś mi się zdarza obejrzeć. A pan Jakub Kuna zaproponował mi taki przypadek, że mamy ćwierćfinał Pucharu Polski, gra widzę z Wisłą, czyli mecz przyjaźni. Przez duże jaźni. Jaźni, tak. No to mówię, a, no to mówię, dawno na żadnym meczu nie byłem. E, I dla towarzystwa mówię, no to czemu nie? No to Jakub mnie zaprosił. E, poszliśmy na mecz. E, Kupił dawno... nawet bilet. Kupił bilet. Nie, ty kupiłeś bilet. No, kupiłem nawet bilet. Tak, mówię. tak. E, I e, dawno nie oglądałem tak swojego meczu, się o poziom, ale tak emocjonującego normalnie do ostatniej minuty spotkania, no nie dało się siedzieć, nie dało się siedzieć. Naprawdę emocjonujące było spotkanie, przede wszystkim ze względu na pewne decyzje sędziowskie, jakie były i ze względu na fakt, że Wisła dwa razy w doliczonym czasie gry, dwa razy w 119 minucie strzeliła w ramkę. Raz w doliczonym czasie podstawowego czasu gry, a raz w dogrywce. Eee, więc mecz był fantastyczny, no i Jakub tutaj uderza z tym tematem, eee, dlatego, iż no widzę, nominalnie ten mecz powinien wygrać 1-0 i do dogrywki w ogóle nie powinno dojść. Tak, a poruszam też głównie dlatego, że patrzę sobie na inne sporty, na przykład jak tenis, gdzie tak naprawdę masz te fotokomórki i poza chyba Wimbledonem, nie? W, w Anglii, który tak się to zmienia. Mm, nie, to... Roland Garros. Bo na Wimbledonie nie widać śladów. Na Rolandzie Garros widać ślady, bo grasz na ziemi. Na Wimbledonie, na US Open i na Australian Open masz normalnie Hawkeye, jeśli dobrze pamiętam, to już teraz na Australian Open nawet nie było sędziów liniowych, bo wszystko zautomatyzowane był po prostu dźwięk out. Na US Open chyba też już. Na Wimbledonie no jeszcze właśnie. są sędziowie liniowi, Nie ma jakby tego zautomatyzowanego systemu w pełni, bo kiedyś był system challenger, że miało się trzy dobre challenger, że tak powiem, do dyspozycji na seta. A teraz nawet na niektórych turniach nie ma challenger, tylko kompletnie nie ma sędziów liniowych i wszystko jest skomputeryzowane. Wyjątkiem jest właśnie Wimbledon, gdzie są sędziowie liniowi i Roland Garros, gdzie gramy na ziemi, więc sprawdzamy ślady manualnie, ręcznie, naocznie. Tak, no i właśnie tak do tego trochę nawiązuje, bo prawdopodobnie ta technologia jakiegoś tego hokaja, czy coś pewnie swoje kosztuje. Ale uważam, że powinno być minimum w najwyższych klasach rozgrywkowych i na meczach takich, jak jest puchar jakiś tam, zautomatyzowane bardziej ta piłka nożna. Nie powinniśmy yy. mieć takich sytuacji, że jakaś drużyna e, czuje się oszukana, bo tu już nie mówimy tylko o tym, że, wiesz, bo możemy sobie tu dewagować. Wiadomo, Wisła grała lepiej. Trzeba jej to przyznać. Widzew nie był w dobrej formie wtedy, jak graliśmy. Ale sposób, w jaki odpaść, to jest chyba najgorszy sposób do odpadania. Jak ktoś mnie śledzi na Twitterze, to tam nawet napisałem e, pod jakimś komentarzem właśnie jednego z Uh, takich uh, gości, którzy zajmują się widzowem, robi tam na podcast. Pozdro Bartek. I właśnie on powiedział, że grajmy słabo, ale najbardziej bolesne jest to, że odpaliłby przez sędziego, że jasne, że takie macie czasem trzeba po prostu przepychać gdzieś tam butem czy tam dupą po prostu, nie? I tego właśnie zabrakło. I tego zabrakło nie z winy naszej, tylko z winy jakiegoś randomowego gościa. Co się okazało? W tej kolejce ten, ten sam sędzia, który był. Na meczu mhm. trzy drużyny przekręcił jeszcze. Przekręcił jeszcze raz Widzew w weekend, po czym przekręcił jeszcze mecz Zagłębie w Koronie, gdzie Korona nie powinna dostać spalonego, a dostała i przez co przegrała mecz zamiast go zremisować. Więc kolejkę życia ma chłop po prostu, nie? Życioweczkę kręci nam kolega, no. Ży życióweczkę kręci. No i to mnie właśnie zastanawia. myśli, że to jest są cena? myśli że tego nie potrafią dobrze zrobić, bo. No, nie, no mi się wydaje, że jakiś tam lobbying po prostu, nie? Na pewno ma jakiś lobbying miejsce. Nie wierzę, że nie. Bo spójrz, ile czasu War wprowadzali do futbolu, nie? Strasznie długo. Strasznie długo. I na, i na pewno koszty na pewno są jakimś takim pośrednim powodem, dlaczego tak jest? Y no bo mówię, ten, ten Hawkaj jest tylko na tych największych stadionach w tenisie, nie? Na tych pobocznych stadionach mniejszych, gdzie, nie wiem, grają juniorzy e, albo ludzie nierozstawieni, jacyś tacy, wiesz, dalecy w, w rankingu, no bo nie wszystkie mecze mogą się odbywać na kortach centralnych, nie? Dokładnie, um, no więc wiadomo. Więc tylko na tych największych kortach w każdym ośrodku, czy to właśnie Australian Open, czy US Open, e, bo w tym przypadku no mamy te Hawkeye automatyczne już, nie? No to one są tylko na tych największych Kort, więc to jest trochę problematyczne i no na pewno koszty są istotnym powodem, ale czy jedynym, Holender wie. No jakby w piłce to już wiele rzeczy widzieliśmy, nie? <grym> to prawda, to prawda. No, to takie moja mała dywagacja, ponieważ byłem głównie ciekawy Twojej opinii na ten temat. Mhm. No, to jest chory, że właśnie... też takie rzeczy się dzieją, nie? że czekamy 10 minut na decyzję sędziów z zawarem, tak? No, trwa to. Trwało to wówczas strasznie długo, nie? Plus jeszcze ten problem zwracający. No tak naprawdę no, mecz, ta bramka, doliczamy... by, nie padła. Ta bramka hmm? by nie padła, gdyby sędzia podszedł do tego, zobaczył nagranie, wskazał na karnego wtedy od razu, a nie najpierw czekał przez trzy na środku boiska, jak coś mu mówią, potem czekał kolejne pięć minut na tym, i tak naprawdę to doliczenie czasu e, kosztowało widzę, w gola. Paradoksalnie, wiesz, o czym się teraz nie mówi, mówi się bardziej o, tej, wiesz, o, tym, o tym beznadziejnym golu. Strzelonym tak. Z, tak naprawdę z przeszkadzaniem zezwalonego. Tak. Ale. No co no? Jakby. No zdarzyło się, tak? tak? Ale teraz wracamy już do naszego normalnego tematu i chyba zaczniemy od największej rzeczy, jaka się stała, czyli PlayStation. Ale to krótko chyba powiem. Tak. Już co ty są powtórki tego, robi się to. Jakby po prostu. Powinniśmy zrobić sobie po prostu. Osobny podcast pod tytułem Kto tym razem zwolnił kogo? I PlayStation tym razem 900 pracowników zwolniło ze wszystkich studiów. Nie zwolnili tylko z jakiegoś jednego studia, ale najbardziej ucierpiało studio PlayStation London, które ma zostać zamknięte w przyszłości. Jak nie znacie tego studia, to się nie dziwię, ponieważ głównie zajmowali się grami pod akcesoria dodawane do PlayStation, a chyba ich największym hitem był. SingStar. Tak, i to seria Singstarów, nie? Bo to było do tych serii... No, nie, był, nie był jeden było, bo i tak. Tak, tak, ale... tych dodatków i tego wszystko, więc to był taki produkt, który naprawdę przez długie lata był wspierany, nie? No bo to były jeszcze czasy PS3 przez grube lata PS4 jeszcze było dodawane, nie? Teraz na PS5 kompletnie jakby to pominęli. Ale podobnie było przecież z tą firmą, e, która była startupem, później przejęło ją Sony, co e, wiedza to potęga robili, nie? Na, z aplikacją na telefon grę. No to oni też tak. jakiś czas temu byli przecież przymknięci ze względu na to, że, no. Moim zdaniem to jest szkoda, bo te gry są super. Jakby może nie osiągało one takich Wiedzę, to potęgę liczb... jest bardzo fajną grą. Graliśmy kilka razy, no bo, bo tam na jakichś imprezach czy coś i zawsze mi się dobrze w to grało. No była taka popierdółka lekka, ale. Nie no i dla mnie to top. była super gra. Jeśli nie miałeś robić po południu, a nie wiem, rodzina też nie miała co robić, to był idealny pomysł, żeby sobie coś quizowo poatakować, nie? Dla mnie to, no. to było super. Ja, ja często sobie z rodzicami pogrywałem właśnie Wiedzę to Potęgę i, i sobie bardzo chwalę, no. Ale już niestety raczej ten tytuł nie powróci, może nie w takiej formie jak dotychczas. Em, no, więc... już no szkoda, no 900 kody, z jest kolejne 900 osób, nie? I to jest teraz pytanie... Kiedy to się skończy? To tak... Rozmawiamy już na ten temat te dwa... Może trzy miesiące trzy nawet? Miesiące już tak naprawdę tak, rozmawiamy tak. na ten sam temat, i za każdym razem moja odpowiedź jest jedna: nie skończy się w tym roku. Ja powiem szczerze, widzę, co się dzieje niestety na rynku, no, widzę, co się dzieje nawet na polskim rynku, nie tylko związanym z grami komputerowymi, no i nie napawa to optymizmem, tak? Niestety. Mm. Więc czy w ogóle trzeba sobie zdać bardziej pytanie, nie kiedy to się skończy, tylko czy to się skończy? Czy po prostu te firmy. Czy, czy po prostu rynek na akurat game devu nie był już na tyle prze, przesycony, że na przykład już się nie dało tych ludzi zatrzymać. Zobacz sobie na przykład, że nawet w Cyberpunk'u, nawet CD Projekt Red miał ten problem, gdzie było opisywane to w dokumencie, że oni dopiero niedawno, w się sensie niedawno, nie wiem kiedy dokładnie, wskoczyli na jakiś tam poziom zrozumienia, że bardziej się nie opłaca mieć sekcji Deweloperów, grafików i nie wiem, sekcji dźwiękowców, czy kogoś, tylko bardziej się opłaca mieć mniejsze zespoły, które na przykład muszą zrobić jakąś część mapy. Gdzie tak. od razu są ci sami graficy, jacyś designerzy budynków, takie rzeczy? To było. To działa szybciej. I, i, ale wiesz, ja to wiem doskonale, bo ja doskonale wiem, jak się pracuje w konsorcjum. Ze środowiska jesteśmy. Ze środowiska jestem, nie game nie do, game dokładnie, no, no, ale, ale to jest na, ale, na czym tak się, podobny, ale, ale, ale tak się pracuje zawsze w zespole, w których pracuje, zawsze są osoby odpowiedzialne za infrastrukturę, za pisanie kodu, zarobienie innych takich rzeczy. Więc może te wszystkie zwolnienia nie są dlatego też, że. O, trzeba ludzi zwolnić tylko dlatego, że te osoby, te tam 900 osób po prostu przestało być potrzebnych, bo się okazało, że da się to zoptymalizować bez nich. No niestety korpo jest brutalne, koszty się wycina. To może spotkać każdego, kto pracuje tak naprawdę gdziekolwiek w tych czasach. No dla całe szczęście mamy dobre prawo pracy w Polsce. Więc nawet to to jeżeli stanę. coś się wydarzy, to nie jesteśmy z dnia na dzień zwalniami, tylko no bo mamy jakiś tam. Nie wiem, nie wiem czy słyszeli w Japonii jest, no bo w, ja w Japonii generalnie to akurat ciekawostka z podcastu CD Action, który słuchałem sobie ostatnio. To w Japonii przykładowo nie można doprowadzać do masowych zwolnień. Tylko osoby, które są podatne do zwolnienia, są degradowane do poziomu, nie wiem, na przykład sprzątacza albo coś. I, i, i przez to później sami pracownicy odchodzą, nie? Jakby z, z tego poziomu, że nie, nie można ich zwolnić zbyt pośrednio z jakimś tam, nie wiem, okresem wypowiedzenia, tylko się po prostu ich degraduje do poziomu jakiegoś podszeregowego pracownika w firmie, nie? Jest trochę co chory. z ich tymi? A co wtedy tak z ciekawości z ich pensjami? Bo na przykład ja mógłbym pracować za moją pensję teraz jako... Nie, sprawa. no, jakby pensja jest wtedy degradowana do tego poziomu, jaka przysługuje tej konkretnej funkcji firmy. Okay, okej, okay, okej. No, no bo musisz, musisz znaleźć, wiesz, jakiś powód, żeby, żeby... sposób, żeby go zwolnić, nie? Bo nie możesz zwolnić go masowo, bo jest to prawnie zabronione. Co jest, no, jakby dziwne i na, na swój sposób jest to pewien paradoks. Yyy... E ale tak jak mówisz, no dobrze, że mamy takie prawo w Polsce, jakie mamy, chociaż mimo wszystko y, jeszcze nie, nie zdołałem przeczytać tego artykułu, ale no ten problem zwolni w gamedevie w Polsce też istnieje i y, też nie jest ciekawie, nie? Pod tym kątem, że jest dużo tych kontraktorów, które są po prostu wyrzucane, no ale jakby kontraktor jest kontraktorem, nie? Jakby jeśli jest się zatrudniony przez pewien podmiot, który jest nad tobą, a nie jest bezpośrednio tym podmiotem, który cię zatrudnia, no to y, jest jak jest, nie? No, no dokładnie, no. tak jak wspomniałeś ta optymalizacja, no to to jest raczej pewne, że, że to jest konsekwencja cały czas ta, ta pandemiczna, nie? że dużo osób zatrudniało się powiedzmy, do więcej niż jednej pracy, bo wiedzieli, że mogli zarobić więcej, a mogli tą pracę tak dobrze zoptymalizować pod siebie, że oni faktycznie nie wiem, załóżmy, że no, norm, jakby ty jesteś zatrudniony na umowę o pracę, tak? Ja pracuję jako B2B. No ale zakładając takie standardy, powiedzmy, na łopie, no to niby, niby pracuje się 8 godzin dziennie, nie? mimo tego, że ty czasami jeździsz do biura, nie? Yy, albo w większości pracujesz w domu zdecydowanie. No ale czy ty w każdy dzień roboczy pracujesz 8 godzin? No nie, ja tak. też nie. W sensie, tak. Siedzisz 8 godzin, ale czy faktycznie 8 godzin dobra, dedykujesz ale wiesz, się tej ale pracy, tutaj, wiesz? No dobra, no ale tutaj mówimy, wiesz, o bardzo takich, bardzo takich sytuacjach w stylu... No, no, nie, ale czy jakakolwiek praca jesteś w stanie wykonać tą pracę? E, znaczy, ja 8... teraz nie mówię o pracy, wiesz, typowo takiej game devowej, tylko mówię generalnie, że. Jest no, ale to... generalnie żadna praca w korupcji, jakkolwiek to nie że nie pracujesz nigdy 8 godzin, bo ktoś się na kawę wyciągnie w biurze. No i to są takie przerwy które ale, ale są mówię w, w tej bycie sytuacji, w tym, nie? Bo, bo teraz mówisz o takiej pracy, gdzie faktycznie jest biuro, nie? a ja mówię o tej pracy, gdzie była pandemia przez te dwa lata raz lepiej, raz gorzej, no ale dużo osób decydowało się brać po prostu kilka prac jednocześnie, bo wiedzieli, że stać ich na to, że nie wiem, tak radzili sobie powiedzmy z pandemią, nie, I, i trochę jak się to rozwodniło, to w pewnym, pewien stopień tych osób wydaje mi się, że do nich to dotarło, że no nie da się tak cały czas cisnąć, ale to może jest rzadki okaz, nie, ale wydaje mi się, że coś takiego jakby ma, jakby nie ma racji bytu, a występuje dość często. Może nie jest to ale w, w devia akurat. Wydaje mi się, że na zachodzie bardziej. Wiesz, że się w Polsce mhm. nie spotkałem się, z takim, ale głównie dlatego, że w Polsce jest to bardziej to unormowane. No. Nie jest. da się tak łatwo, nie da łatwo się tak, jak powiem, ładnie robić swojego pracodawcę w, w bombuko. No, to prawda. No. Więc e, jeśli chodzi o zwolnienia w PlayStation, no to niestety no nie jest ciekawie. Nie jest ciekawie i jak wspomniałeś, Jakub, to może nie być koniec. E, to jeszcze powiemy w temacie zwolnień, żeby to tak spiąć w jeden timestamp. No to 15% pracowników zostało zwolnionych z Savvy Games, czyli jest to konsorcjum ESL i Faced Group. 15%. No to jest naprawdę grube zwolnienie, nie? To jest grube zwolnienie, bo wliczając wszystkie ekipy, tak, czyli ESL i Faced. I eSports Engine, i Dreamhack, i Windex, więc, jakby z tych wszystkich sześciu podmiotów, które podchodziły tutaj pod typowo esportową działalność, no to jest naprawdę grube zwolnienia. No i problem jest też taki, że no ten, ta konkretna firma, no to się skonsolidowała, nie? Tam dwa lata temu po horrendalnym wykupie przez e e Saudyjczyków. Czy spodziewałeś się, że te zwolnienia dojdą do e sportu? W sensie, no, no wiemy delikatnie, że tak powiem z zakulis, że ci, którzy faktycznie wykupili ten podmiot, no to spodziewali się, że ta, ten bombelek e sportowy, który był w COVID-zie, że będzie dało się go skutecznie przeciągnąć i też robić troszeczkę takim tańszym oporem, nie? To wszystko. Czy spodziewałeś się, że takie potężne zwolnienie nastąpi w takim esporcie? Patrząc na to, co się dzieje ogólnie na rynku esportowym, tak. Już wiadomo, że wywodzimy się we dwójkę, nasza znajomość wywodzi się z rynku sim racingowego i ze wszystkiego, co związanego było z ruszaniem wirtualnym kółkiem po wirtualnych torach w różnych grach komputerowych, to zobacz sobie na nasz polski rynek i zobacz, co się dzieje na zagranicznym rynku. Mówimy tutaj oczywiście o grze F1. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, gry polecamy do single player, ale nie do multiplayera. Ale no zobacz, największe ligi w Polsce się pozamykały. Robią teraz to ligi, są już typowo amatorskie, gdzie nagród nie ma i raczej nie będzie. Największa liga, która robiła nawet lana swojego czasu w Polsce, również się zamknęła pod względem robienia tego w F1. No tak, tylko że też pokazujemy to, że F1 to jest nisza w nisze trochę, nie? No dobra, no to masz. W CS2 przyjęte tragicznie. Ciągle są hakerzy na wyższym poziomie premiera, na, na tym poziomie, jesteśmy idealnie pod tym poziomem we dwójkę, bo patrzyłem, że głównie hakerzy pojawiają się w meczach 20 tysięcy. My, no my mamy ten troszeczkę 18-19. Tak? My jesteśmy chyba no. w top 6% jakby wszystkich graczy. Tak. Nie? Bo mamy tam 19 Ale na pewno 000. moglibyśmy wbić ten kurde, poziom wyżej, żeby nie skłamać. No ale no, mamy grać z hakerami, no nie chce nam się. No to A... już lepiej zagrać, Call of nie? Duty Gdzie jest też ma swoje. Końcu. Call of Duty też ma swoje problemy na rynku esportowym. No ale to z wiadomych względów, nie? Dlaczego tak jest? <grym> Praktyki tak, monopolistyczne no wie... to jest też temat, który w ogóle moglibyśmy szerzej. Poruszyć, ale to wydaje mi się, że innym razem, bo to jest temat, na który trzeba było się lepiej przygotować, przeczytać te wszystkie papiery w pozwie i na spokojnie to przeanalizować, ale jakby o czym mówi Jakub, bo był pozew jednego z zawodników, jednego z właścicieli organizacji sportowych pozwalających on czyli właściciela Call of Duty League, czyli ligi franczyzowej, na grze, którą oni, do których prawa oni sami posiadają. nie? Jakby podstawy tego pozwu opierają się na tym, że aktywyżem po prostu dokonuje pewnych praktyk monopolistycznych. No, więc to jest skrajny przypadek, nie? bo mimo wszystko jednak, okej, okay, LOL i, i COD, no Overwatcha już tak naprawdę nie ma, Overwatch League w tej formie takiej też franczyzowej. no to, to już Valorant też nie zacznę. Valorant też nie istnieje zbytnio. Jak były te, te champsy i te wszystkie takie duże turnieje, no to one się oglądają, no ale tylko te największe, jakby te lokalne. No to są średnio. Też umówmy się, że Valorant, no to nie jest ta sama półka, e, jak na razie, jakby takiej nieświadomości, tylko takiej historii gry, no bo to jest świeży tytuł, nie, mimo wszystko, porównując do LoLa, do CSa, do Call of Duty, nawet jest, Overwatch był tak naprawdę już dłużej na rynku niż Valorant, nie, więc też bym tego nie wrzucał do tego samego worka, bo no, to nie jest to samo, nie, nadal. Nie, to to prawda. No to masz jeszcze. No to naprawdę ostatnie esport jakby nie prosperuje zbyt dobrze. Wydaje mi się tak ogólnie, że problemem esportu jest to, że też te wszystkie gry, które miały gdzieś tam zrobić jakąś zmianę w e-sporcie, to seria sobie słabo radzą. Zobaczmy, wyszły The, The Finals na przykład, które miało być gdzieś tam gromę e sportową. Nie, 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 The Finals nie miał być e-sportową grą. Miało być, ja słyszałem o tym, że oni planują zrobić z tego grę sportową Może mi się wydawało, ale była też ta gra od Ubisoftu, ten Ex-Defiant, gdzie mieliśmy... W tym roku wy... ma wyjść. No, no tak, no, ale przegapili swoje okienko, kiedy wszyscy ludzie byli źli na Modern Warfare 2, przegapili swoje okienko, żeby ludzie chcieli w to grać. I wydaje mi się ogólnie, że właśnie, no... Nie wiem, może to mi się też tak wydaje, ale następuje wymiana pokolenia w Alekko w grach komputerowych. Mhm. My, no przeszliśmy w przeciągu kilku lat do bycia zwykle najmłodszymi na serwerach lub jednym z młodszych do bycia najstarszymi na serwerze. Jak gramy nasze miksy naszym grupom znajomych, to jesteśmy najstarsi na serwerze, Kamil. To led that, yy, that sink nie? Nie? <laughs> nie no jasne, no, że to tak, wiesz. oczywiście. Tylko, że no jakby... Jesteśmy w specyficznym środowisku, a no, ale jednak jesteśmy najstarszy. Dzieci, tak, jesteśmy najstarsi, ale też większość jakby graczy obecnie no to grają na telefonie. Albo no, skroją TikToka, albo grają w Fortnite'a, albo w jakieś no. pochodno Fortnite'owe. Fortnite, a Fortnite typowe, to w ogóle nie. robi? Jakiś sport, robił chyba? Robił! Ale to jest czas no przeszły. No właśnie. To jest zdecydowanie no. czas przeszły. Yy, więc wszystko się opiera na tych trzech środowiska, nie? Czyli właśnie TikTok, gry mobilne i, i Fortnite naj, najczęściej, nie? Wiadomo, no CS też nie upada, wiesz, pod tym kątem. Nie, 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 nie mówię, że upada. Mówię po, po e prostu to. Mówię po prostu to, że CS sobie nie radzi po zmianie na CS2. Ogólnie no to tak. jako gra komputerowa. Jaki kontentów w tej grze? No ale z tego co wiadomo po Majorze, kiedy się skończy pierwszy sezon, bo tak podobno ma być, wleci cała operacja Wlecą stare mapy, wle, wlecie jakby cały duży content, jaki moim zdaniem powinien się pojawić na, na, na dzień premiery. No ale wiemy, że Valve ma bardzo specyficzne podejście do wydawania gier. Oni wydają bardzo niekonwencjonalnie, nie? To nie jest spółka publiczna, tylko to jest prywatna firma, więc jakby ich podejście różni się kompletnie względem innych deweloperów. Więc to też trzeba brać pod uwagę, nie? Dlatego to też tak. nie decydują się na przodne na anti Takiego intrusive, tak jak robi to Riot z tym swoim vanguardem w Valorancie, nie? Więc jakby oni są chyba świadomi, po prostu nie chcą tego ryzyka tak podejmować, no ale w Rainbow Six, właśnie też o tym nie, nie wiem, czy mówiłem o tym w ostatnim odcinku, zobaczyłem sobie finał Rainbow Sixa, Six Invitational, czyli takie oficjalne Mistrzostwa Świata, zorganizowane przez Ubisoft bezpośrednio przy współpracy z Blastem, o ile się nie mylę. I turniej odbył się w Brazylii. Full-stacked arena. Tam chyba ponad 10 tysięcy ludzi weszło do tej areny. No i produkcja nie fajnie. No jakby Ja próbowałem to R6 swojego czasu, ale jakoś tak. Nawet chciałem komentować w pewnym momencie, ale jakoś tak się odbiłem. Nie potrafię się przekonać. Mówię, no ja wywodzę się w głównie z Koda. Później na tego CSa sobie troszeczkę pokomentowałem, no ale R6 to jest kompletnie inny kawałek. Ale spróbować, może zagram teraz, bo bardzo mi się spodobały ich zapowiedzi. Mają jako, chyba wydaje mi się, że pierwsi z tych dużych strzelanek wprowadzić AI anti-cheat bezpośrednio do gry. To jest ciekawe. Oglądałem jakiś materiał na ten temat jakiś czas temu. No i to może być naprawdę dobre rozwiązanie, które nie będzie właśnie aż tak bardzo intrusyw, jak te kernel level anti nie? No to jest przyszłość, wydaje mi się. Bo no nie widzę innej sytuacji, jak wyeliminować takich blatant-cheaterów, jak to jest chociażby w CS-ie, nie? Gdzie jeden gościu, nie wiem, jedną pestką zabija pięciu z AWP, no jakby... No to już wiadomo, nie? No, jest... więc takie rzeczy... A często się jednak w CS-ie dwa zdarza się trafiać po prostu na takich chiterów, takich obvious, nie? Takich, którzy wolują. Wiadomo, to jest tam jakiś procent tej, tej całej grupy, ale o czym mówię w tym R6, yy, że zapowiedzieli właśnie fajny rozwój tego wszystkiego i chyba spróbuję sobie to R6 tak zagrać. Czy, czysto for fun. Yy, zobaczyć jak to się ma, bo ostatni raz R6 coś, co ten, bo. Mnie R6 odrzuciło przez to, że można było robić te meta miejsca takie, że wiesz, że ktoś tam kucał pod jakąś ścianą, rozbijał ją delikatnie i był no, jakiś taki, wiesz, to... off-angle mm. off z tyłka, a co gorsza, no wiemy przez to jak się też gra przez to wy... koda, nie? Jak mm -hmm. są te nowe mapy i są takie te off-angle, że czasem wychodzisz na ulicę i ci możesz zabić z każdego. Ale to z każdego mniej więcej yy, miejsca na mapie, no to, to też się niezbyt dobrze w to gra, nie? Oczywiście. No r jest o tyle specyficzną, że jednak tam, jeśli znasz mapę, nie musisz być jakiś turbo wybitny manualnie. Wiadomo, to zadziała na twoją korzyść, jak są jakieś tam pojedynki. Yy. Jeden na jeden, tylko co nie najwyżej że zacząć ukrywać, nie? No i tak, wszystko. ale no jeśli ty potrafisz się dobrze ustawić i nie wiem, powiedzmy ten skill ceiling, kiedy ty znasz każdy kawałek mapy, a te mapy są jednak wertykalne, wielopiętrowe, dużo jest jakby zmiennych w tym wszystkim, no to można naprawdę działać cuda. I, no, Ale z, jednej z drugiej strony super się ogląda. Super się oglądało ten finał i sobie może spróbuję po prostu odpalić tak czysto for fun. Pewnie po jednym meczu odpuszczę, ale, ale spróbować spróbuję. Dobra, przejdźmy dalej do kolejnego tematu i przejdźmy do tematu, który ma niestety smutne zakończenie, czyli... Ee, NVIDIA kontra YUZU i YUZU przegrywa walkę. NVIDIA? I... Tfu, Nintendo. Połączyłem trzy tematy na raz. A Nintendo wygrywa walkę z YUZU, YUZU kapituluje i usuwa swoje wszystkie repozytoria e, oraz wystawia ostatni komentarz na Twittera, że YUZU oraz CITRA nie będą już kontynuowane. Co jest dość dużym smutkiem nie w kontekście piracenia gier, bo chyba możemy obydwoje stwierdzić, że jesteśmy przeciwnikami piracenia gier jako piracenia gier, ale w kontekście zachowywania historii na przyszłość. Gadaliśmy o tym już kilka razy, że coraz mniej gier wychodzi w pudełkach, coraz mniej gier mamy dostępnych na jakiejś tam platformie, bo na przykład żadna gra Nintendo nie jest dostępna na platformie PC. A więc nie ma nawet jak zagrać w nią, jeżeli ktoś na przykład nie jest w stanie kupić sobie jakiegoś tam sprzętu od Nintendo. I też co za tym idzie, po prostu szkoda, że Unia Europejska zajmuje się rzeczami błahymi. Przykładowo usunęli możliwość nie wiem czy widziałeś to usunęli możliwość. Okay. patrzenia na mapie i pokazywania ci punktów POI, nie? Które mogą ci się spodobać. Na przykład, nie wiem, Chcę znaleźć, gdzie jest najbliższy Rossman, to ci się już to na mapie nie wyświetli. Musisz zmienić to w ustawieniach Google, że się zgadzasz na to, żeby, tak się, żeby to ci się stało, bo inaczej nie będziesz mógł mieć tego na mapie wyświetlanego. Wyszło jakieś nowe prawo. Od 6 marca, więc możesz jeszcze tego nie mieć u siebie. To na dziwne. W swojej to starej to komórce. Sotfire. Więc po prostu mi jest szkoda, że jeszcze nie, do, nie, dorośli, nie dorośliśmy do takiego jakby prawa, że właśnie gry komputerowe i filmy i seriale gdzie są trochę traktowane, że po jakimś czasie a, trafia to do jakby takiego źródła, gdzieś, że nie jest to gdzieś uploadowane do jakiejś głównej bazy danych, którą właśnie utrzymuje taka Unia Europejska czy coś, że po prostu mamy tego kopię zawsze. I możemy to zawsze mieć po prostu, nie? I właśnie w takich przypadkach, jak już jakaś platforma nie jest wspierana, przykładowo PlayStation 2, to nie powinno być problemów dla ludzi, żeby zemulować gry z ery PlayStation 2, które są ekskluzywami na PlayStation 2. Bo Switch to jest trochę... Switch to jest, to jest, jest obecna inna... platforma. No właśnie to jest ta dyskusja, że jakby sporo Nintendo traci... Bo on I traci w sumie nadal. No znaczy już nie traci, bo skoro dzisiaj już został discontinuowany ten produkt, no to. Um, oni tracili na tym, że naprawdę dużo ludzi w ogóle nie decydowało się na zakup Switcha. No bo spójrzmy no, ale nie na nie nasz przykład. Na... Okay, my, no, my mamy Steam Decka i my mogliśmy sobie na spokojnie kupić Steam Decka i zagrać. Na deku właśnie w, w Zelda, Mario, cokolwiek. I dla nich to jest strata pieniędzy, nie? jakby pod kątem tego, że okej, okay, my Dobrze, mogliśmy ale tego nie Switcha będę kupić. Okej, okay, okay, ale wiesz czemu nie kupiłem Switcha głównie? No bo jest że jest no. to system z ograniczeniami. Switch dwa mnie bardziej interesuje, nie wiadomo jaki będzie, ale bardziej mnie interesuje niż Switch 1. Bo gdybym miał pieniądze jak wychodził Switch, to być może bym go kupił. Ale wtedy byłem biednym studentem. 2017 to jest chyba, nie? 7 lat. Nie wiem, nie wiem. Ja, ja nie jestem jakimś takim pro Nintendo guy, więc ja z czystej ciekawości miałem to use'ą siebie na, na, na deku, żeby sprawdzić po prostu tą Zeldę. no. Ale pograłem te parę godzin, okej, okay, fajna gra, ale tak, żeby jakoś skończyć i nie wiadomo ile przy tej grze siedzieć, no to nie. A Super Mario Odyssey czy, czy, czy czegoś tam, no to... Dla mnie to były tytuły, tak, żeby po prostu z ciekawości zobaczyć, jak to się ma. No, szkoda, że nie pogram, ale nie czuję, żebym cokolwiek tracił, nie? To tak, tak, na takiej zasadzie, mniej więcej. Zgadza się. No, a jeszcze tutaj doczytam, X-Defiant ma wyjść w pierwszym kwartale tego roku, czyli w tym miesiącu. Wow, niesamowite. No i tak nie zagrałem w tą grę, albo zagrałem w nią krótko. Bo jednak kod FW3 nie okazał się aż tak zły. No zobaczymy, no wiesz, różnie to bywa, nie? Mamy te takie fale. W co gramy? Właśnie, ostatnia, <laughs> ostatnia fala zniknęła. No bo w Helldivers gramy. No dobra, ale to nie ten. Nie, nie rozpraszajmy się. Tak. Bardziej. Y Więc Yuzo niestety Epic, przegrywa. Przegrywa z gigantem. Epic Games Store hacked to jest fake. Nie zostali zhakowani. Aha. Okay. Więc to, to jest fake. A więc może teraz, właśnie jak już mówimy o handheldach, to może powiemy o tym, że Nvidia być może będzie robiła swojego własnego handhelda. Co jest bardzo ciekawe, ponieważ mają doświadczenie po Nvidia Shield oraz po kontrolerze tym takim. To był chyba Shield właśnie, nie? Coś nazywało eee, Shield. Właśnie. To się do telewizora podłączało, to była taka przystawka nie, ale chyba, było, tak? Ale też, był też taki pady, co się na nim grało. O jezu, to 2013 rok jest mniej więcej, więc. To jeszcze na pierwszej. Nvidia ten, Shield na pierwszy... Controller, no tak było. Strasznie wygląda no. ten kontroler. To no, typowy design lata 2013, nie? No. Ciekawe. Nawet nie pamiętam, mówię jakoś tak tych towarów Nvidia. Szczególnie jakiejś takiej dużej uwagi ku nich nie skupiałem. No ale taki handheld kurczę Nvidia, to może być coś ciekawego. No tylko pytanie. Cena. Cena to jest raz, dwa to jest jaki system operacyjny będzie, i czy będzie można sobie nimi szaflować. No, jeżeli tego nie zrobią na Linuxie, to może to robią właśnie na Linuxie jako nauczenie się tego. Nauczenie się, jak robić dobre sterowniki na, Linuch na Linucha. bo oni z tym mają duże problemy. Bo no. jednak bym wolał, żeby Steam, żeby Steam ten, Steam Deck 2, był jednak na. Nvidia, nie na AMD. Wolę jednak Nvidię. No oczywiście, cokolwiek tak, no to nie brzmi, no, nie? jasne. Nvidia ma naprawdę dobrze rozwinięte te chipy. My jesteśmy fanboyami Nvidii, XD. Bo sami posiadamy obydwa karty graficzne Nvidii, no bo oni puszują ten rynek do przodu. Oni rozwijają ten rynek, a AMD tego nie robi. AMD po prostu dorzuca swój kawałek tortu pod kątem tej średniej i, i niskiej półki sprzętowej. No rozwijają super sterowniki DLSS. Jeden, drugi, trzeci, trzeci, trzy pół. Frame Generation. To oni ustanawiają te standardy. Ostatnio wrzucili ten RTX HDR, który działa wybitnie w tych grach, w których HDR-u wsparcia oficjalnego nie ma. Więc oni posuwają tą granicę. Jakby to powiedzieć tak dyplomatycznie. Mm, oni ustalają tą granicę i ten próg rozwoju. nie Tą krzywą rozwoju. O, może tak to nazwę. A AMD oni po prostu dorównują najtańszym kosztem, jakim kosztem, się da. No. Chociaż dzisiaj powiedzieli, że mają um, upgrade'ować FSR do, y, z użyciem AI. Więc to jest akurat bardzo ciekawe, czy FSR4, no bo chyba stram, że pewnie tak to będzie się nazywać, FSR4 będzie działało z użyciem AI. Tak akurat jest świeże, nie dodałem tego do mm, rozpiski. Ale na Twitterze mi się przewinęło i to w końcu może być coś ciekawszego niż FSR, bo umówmy się, że FSR wizualnie, okej, okay, może i ma lepsze przyrosty niż DLSS, ale bardzo dużym kosztem wrażeń wizualnych. Chyba nie musimy tutaj dyskutować za bardzo w tym, bo to jest chyba fakt. Nie, no zgadzam się, zgadzam się. Jest. I, i, I nikt mi nie powie, że, że nie ma tego inaczej. Właśnie staram się doczytać, na czym był Nvidia Shield firmware, na czym był pisany. Na Androidzie. Na Androidzie. Na Androidzie. On, to czy Linux. no. No, więc. Na pewno cieszy mnie to, że NVIDIA będzie chciało coś tutaj swojego dorzucić i to jest moim zdaniem też oznaka, że na bank zobaczymy w nowym Switchu od NVIDII jakiś chip. I że to może będzie dla nich taki testing ground, no bo jakby nie ma oficjalnie jeszcze ogłoszonego Switcha 2, no ale już były bardzo głośne pogłoski, że w przyszłym roku ten Switch 2 nam się wydarzy. No wiadomo, teraz jakby jest bardzo dużo takiej debaty w, w, w tej naszej gadce obecnej. No ale co byś w takiej NVIDII chciał? No dla mnie DLSS, to jest mus. Frame gen, nie wiem, czy byłby jakiś turbo potrzebny, no bo jednak na, na, na tego typu sprzęcie, no to jednak nie piłujemy tych klatek do granic możliwości, tak jest to w, przy komputerach stacjonarnych. Tylko żeby dobrze, stabilnie to działało, fajnie, żeby te 40 klatek działało płynnie, nawet z tym DLSS powiedzmy, w bardziej wymagających tytułach. Ale żeby ta energooszczędność była super. A kombo, żeby i gierki z Windowsa, i gierki yy, ogólnie na Linuxie działały tak jak na Windowsie, ze Storem, z Game Passem, to byłaby petarda. Ale to już chyba takie marzenie ściętej głowy, trochę. Pomidor. No ale pewnie dojdziemy do tego czasu, że tak to będzie działać. Tylko za ile lat? No, oficjalnie Microsoft chyba ostatnio przyznał, że oni nie chcą wrzucać Game Passa na Steam Decka. Co jest moim zdaniem głupotą. To jest bardzo dużo głupotą. Ograniczają sobie po prostu klientelę, która potencjalnie taką subskrypcję mogłaby zakupić. A Game Pass ma od cholery gier, które dobrze działają na deku. No taki Pentiment chociażby, on no, ostatnio wyszedł na PS5. Eee, jakieś Psychonautsy, tego typu rzeczy. To nie są gry, które wymagają jakiejś takiej niesamowitej mocy przerobowej i mocy obliczeniowej, a idealnie by się sprawdziły przy użytkowaniu przy grze po prostu, nie wiem, w pociągu, w samolocie, gdziekolwiek. Więc to jest Decyzja trochę niezrozumiała, no bo po ostatnich dyskusjach naszych, że Microsoft chce maksymalizować swoje przychody ze wszystkich platform, nawet wydając jakieś swoje większe gry na, na PlayStation, no to średnio trochę, że na Steam Decku tutaj, jakby nie doceniał całkowicie potencjału tego wszystkiego. Czy nawet Rogalaya i tych wszystkich, wiadomo, Rogalaj i y, Lenovo Legion i MSI Claw jest na Windowsie, ale zamykanie się na sprzęt które ma chyba ponad milion sprzedanych egzemplarzy, no to średnio, średnio, nie doceniają I tego I jakie masz zyski z tego, że nie, jakby jakie masz zyski z tego, że pokażesz, że robisz coś pro dla tego? klienta. No. No w sensie to nie jest duża jakaś dla nich strata. O mój Boże, ludzie mający Steam Decka pograją sobie w gry na Game Passie, nie? Ja bym chciał. Ja też. Dobra. Lecimy dalej. Tak coś mi się wydaje. No to co? Intel zamierza zaatakować jeden nanometr w 2027 roku. Zaatakować? To znaczy, że będą próbować? Ale czy się czy uda? To to zaatakować? Czy się uda? To nikt nie wie. No w sumie chyba tylko tyle można na ten temat powiedzieć. No bo Fajnie, że próbują. To chłopaki robią dobrą robotę. Ja bym bardzo chciał, a w międzyczasie jeszcze wyszedł y, dzisiaj MacBook rm M3. Tak, ale refresh tylko, tak? Be bez jakichś tam... A refresh, tak. Faster, faster chip, faster WiFi, support for two external displays. Baza to nadal 8 gb 256 i same design i ta sama bateria. M1 MacBook Air is discontinued. M2 MacBook Air Drops by 100 dolarów, czyli jakieś 1000 zł w Polsce pewnie. 100 dolarów 1000 zł? No się śmieje, że w Polsce są takie ceny, nie? Że, <laughs> że, żeby... No ale ostatnio iPhone'y potaniały. W sensie wiadomo, my, jakie mamy podejście do iPhone'ów? Ale... Chciałem coś powiedzieć. Właśnie, chciałem ci no. coś powiedzieć, a propos, jeszcze tak jak ten. Wiesz, wiesz o tym, że w Polsce jest bardzo duży problem z jednego prostego powodu? Złotówka jest mocna. I nikt się tego nie spodziewał, że złotówka będzie mocna. Przez co na przykład deweloperzy z Polski są nagle drodzy. Bo Polska to są takie Hindie, indie Hindie. Hin, hin, Chciałem powiedzieć Hindus, nie? No jesteśmy ale, taką... Tańszą siłą roboczą. Nie najtańszą, ale taką tańszą. No To się zgadza. Tak. No i mamy plus taki, że jesteśmy w strefie czasowej. Centralnej. Centralnej, nie? Więc mamy dobre czasy do UK, mamy dobre czasy tam do Niemiec. No, więc to jest też właśnie problem, że podrożyliśmy ostatnio bardzo na rynku, nie? Bo się nagle okazuje, że jak ktoś chce nam zapłacić tyle samo, to musi wydać więcej eurasków, a Niemcy ostatnio nie są w zbyt dobrej formie. No 4,40 chyba euro jest, tak? Dolar jest tam po 3,95. No to w porównaniu gdzieś, powiedzmy, do tego, co było 2 lata temu, jak byłem w Stanach, no to ten dolar był po 5, nie? Więc jakby ta no, różnica jest... w ogóle jest za darmo byś tam był prawie, nie? No, chociaż Na nadal... każdym zakupie Pamiętaj 2008-2009 rok, nie? gdzie dolar był po 2 złote, no. <grych> bo był ten krach ekonomiczny taki potężny. Yy, ale ten krach ekonomiczny w Stanach, to wydaje mi się, że sporo mogą tu namieszać wybory, no bo Nvidia robi największą robotę chyba teraz na giełdzie, patrząc... To Nvidia, jakbyśmy, no. za, za jakbyśmy, ten, jakbyśmy weszli w 2014 roku w Bitcoina i w Nvidia, to o panie. To teraz moglibyśmy już na emeryturę odchodzić. No, ale gdyby babcia moja wąsy, to byłaby dziadkiem. Niestety. A gdyby Dziuk Dziuka, to Dziuk Dziukiem Dziuka, nie? No, jakbyśmy mieli jednego albo dwa bitcoiny, to byśmy sobie dom już wybudowali. To jest prawda. Obok siebie nawet. <śmiech> KDJT. <śmiech> KDJT Solution House. Tak jest. Ej, ale z jednym basenem? Ale w bliźniaku czy osobne? Jezus, nie, jakie takie pytania osobne, zadajesz, nie osobne, wiem. Osobne, osobne domy, osobne domy, ale tak na przykład, żeby siłownia była wspólna. No po co dwie siłownie robić, nie? Czemu nie? Czemu Basen nie? też mógłby być jeden, po co dwa Jedno baseny? Jedno studio w piwnicy. O, na lanie, nie? Byśmy w, <laughs> obok siebie grały, wiesz, piąty sobie <laughs> zbijamy, nie? Dobrze, taką byśmy grali przeciwko drużynach, to wiesz, to... Wtedy na się siebie, było. nagle biurka tylko na kółkach. I tak na, no. Jak na lanie tam, wiesz, do przeciwko siebie po prostu. I wiesz, tam... Kurwo, co? <laughs> Że ja wstaję, uciszam się. Nie? To byłoby dobre. To byłoby ciekawe bardzo. Panie Jakubie, lecimy dalej. Co my tam mamy? MWC. MWC, dokładnie. Yy, my chyba utniemy coś z tych tematów, co? Tak. Nie, no w sensie można po prostu pokrótce powiedzieć, yy, że było sobie MWC. MWC to są głównie targi mobilne. Ja bym chyba sobie poleciał mobilne. na nie. Może, Fajne nie są. wiem, czy w przyszłym roku, ale. ale... Po prostu z ciekawości bym sobie je odwiedził, tak o. Bo na żadnych takich targach technologicznych nie byłem, a, a chętnie bym sobie zobaczył, jak to tak ze swojej perspektywy wygląda. Co z, z tej propozycji? Technologii? No bo tutaj XDA nam Czy... podrzuciło taki ciekawy artykuł z kilkoma propozycjami najciekawszych rozwiązań technologicznych. No powiem szczerze, że ten Xiaomi 14 Ultra z tymi obiektywami Leiki Wygląda dziwnie. No to wygląda, jak był taki koncept, nie wiem czy kiedyś pamiętasz. Samsung miał taki sany. Samsung miał taki aparat o telefon mm -hmm. z zoomem jeszcze dodatkowo, że miał się do się chyba tak? Nie, nie wpisz sobie Samsung. E, Zastanów powiem. Samsung mobile phone with e, zoom kamera. E, A z e, Galaxy K. Tak, jest, jest. Z Galaxy coś tam było, nie? No, dziwnie to <laughs> No tak, no ale to, to już idziemy w kierunku znowu, że te telefony wyglądają dokładnie tak samo jak stare te. Jak stare stare aparaty. Na pewno ciekawy jest Apple Watch 2, który zgarnia dobre recenzje. Oraz, według mnie, Samsung Galaxy Ring. No, ja <laughs> chyba się wyposażę w tym roku w niego. Z czystej ciekawości, jeśli nie będzie jakiś przesadzony cenowo, to tak po no, prostu. No nie może być zbytnio przesadzony, ani nie, masz do tego, ani nie masz do tego ekranu żadnego, ani nic, co ci tylko wibruje na palcu, nie? No to jest no, bardziej może... na zasadzie, wiesz, sprawdzania twoich tam wartości zdrowotnych, nie? No. Bardziej pod tym kątem. No ale mówię, ja jestem gadżeciarz po, po, po ojcu, że tak powiem. No ja jestem gadżeciarz po <laughs> prostu, bo jestem. Ale tak jeszcze jedna rzecz. Ten Motorola koncept tego telefonu, który masz na ręce, to ci powiem, że nie jestem fanem w ogóle. Ja też nie, to kompletnie mi się nie, to nie podoba. Nie, się... podobać, nie, podobać to jedno, bo to może mieć jakieś zastosowanie, ale to, jak łatwo jest to rozwalić, według mnie, jako osoba, która uważa na technologię, którą posiada, to wydaje mi się, że trzymanie telefonu na ręce, gdzie tą rękę zdarza ci się opić bo jednak trzeba sobie też przyznać, że czasem obije gdzieś tą rękę. Nie nawet jest, nawet że... po zegarku to widać, że on tam po jakimś roku, to już ma jakieś takie, wiesz, delikatne odpryski gdzieś tam, bo no, no normalne. No nie, nie da się tego uniknąć, no, bo to jest zużycie, nie, po prostu. No tak, no to jest rzecz do używania, a nie do prasowania. Ale no to jest takie klanki, sobie. no, Ale to się w ogóle obraz sobie nie nosić. Jako koncept, no. Jakby koncept, ok, ale jakby no nie w tej formie, gdzie ten telefon jest tak gruby i powiedzmy, nie wiem. Ta ten promień tego jest duży. No bo jak, jak będziesz nosić, nie wiem, bluzę, jakąś dłuższą koszulkę czy coś. A, no i nagle... nagle musisz włożyć telefon i musisz rozpinać to lub na przykład można mieć no wielki telefon na rękę, To jest kompletnie nie? niepraktyczne. To jest kompletnie niepraktyczne dla mnie. To wolę mieć jakiś zegarek po prostu i w tym zegarku sobie normalnie przeglądać. Dokładnie. Albo zrobić takie, dokładnie. jak w tych filmach takich sci-fi są, że zegarek, który ma taki mini projektor. Tak jak miał ten AI-Pen. Pamiętasz? Że... Rękę przed siebie wyciągałeś, i normalnie ten AI-Pen ci rzucał jakimś takim mini projektorkiem obraz w nawiązaniu do tego, o czym mówił, nie? Czy coś? No to zrobię taki zegarek, gdzie klikasz cyk i taki mini hologram się jakby generuje. To by było spoko. To było chyba najbardziej to praktyczne prawda. rozwiązanie z tego wszystkiego, niż taki telefon, który się zawija jak rulon na rękę. To prawda. Um, I to chyba wszystko z technologii, nie? No, też mi się wydaje. Chociaż jeszcze jest ten Oppo Air Glass 3, no to jest taka. Podróbka trochę Google Glasses, które też kompletnie nie, nie wypaliło, ale taki AR z takimi delikatnymi okularkami, to kurczę bym przytulił. Taki, powiedzmy coś co ma funkcjonalność Apple, jak to się zwało? Apple VR nie, Vision czekaj. Się. Pro, Apple VR Pro, tak. Taką funkcjonalność, ale w takich okularkach jak okulary słoneczne. To było zajebiste. <gry> Byłoby naprawdę spoko. Ale to jeszcze musi sporo wody w Wiśle płynąć. Zacznijmy teraz tematy. Gier! No. Zacznijmy od plotki. Otóż deweloperzy Rockstara szukają translatora na 12 miesięcy. A. Równo kontrakt na 12 miesięcy. Co oznacza, że może być nawet taka sytuacja. Że zobaczymy GTA w tym roku przed świętami lub na początku 2025 i uważam osobiście, że byłaby to super decyzja, bo jednak pchanie się, w sensie nawet nawet jak na chyba na GTA, chociaż to jest mega duża gra, pchanie się w ten rynek. Wrześniowo-październikowo święto, świętowy świę, święfny, świąteczny świątecznych, co pomija, nie mogłem jakoś odmienić tego w głowie. Byłoby ok, bo oni tak by zarobili, ale jak pchasz się po takich, na taki rynek, gdzie nie będzie niczego do grania, bo możemy sobie obiecać, że... No w tym roku nie ma nic takiego, powiedzmy... Jest, jesteśmy, jesteśmy, właśnie właśnie w okresie, to jedyna gra, która była ciekawa uwagi jest Helldivers, o którym pogadamy sobie zaraz, pewnie jeszcze, bo trochę więcej pograliśmy. A poza tym, to, no to co? Wychodzi to Rise of the Ronin, które ma kolejny trailer dzisiaj wyszedł, który jest taką grą, można powiedzieć, póki co średnio wygląda. No nie wygląda. To no bez oczekiwań prostu. po prostu do niej. Nie będziemy oceniać, bo nie zagraliśmy, ale po prostu, no, dupy nie urywa. O. Dokładnie. D dupy nie urywa i istnieje duża szansa. Istnieje duża szansa, że nie kupimy tej gry. Lub kupimy ją za stówę, lub za ile z tym wodę jak po prostu. No to. Przecież moje wydatki w, w tym miesiącu były dość spore. Bo monitor biurko. Jeszcze muszę kupić uchwyt na monitor, więc... No tak, do czerwca w chlebie i wodzie będę siedział. Pomogę ci. W zpie, w, w ten. A jeszcze na majówkę do ciebie trzeba jechać. No, widzisz. No, jeszcze mi ten. <laughs> jeszcze mi prezent kupić, bo urodziny wyprawiam. A to już mamy spokojnie. Chuje. A czy co? powiedziałam to na głos. Nie, no, ale tak. Nie, ale tak do serio, To teraz tak. E, tak samo. kontynuując temat Rockstara, Rockstar przechodzi się do. Ostatnia prosta. Całkowicie e, lokalnego. No crunch. Bo to bo moim ja zdaniem jeśli powiem. coś takiego się dzieje. Nie. Nie. Ja bym powiedział, że to ja, jest crunch, bo. Nie. A ja, powiem, a ja powiem, że to jest normalna normalna rzecz, ponieważ chcesz mieć grę doprowadzoną do końca, uwierz mi, ja wiem, że ty nie jesteś z osób, które pracują zdalnie. I w sensie pracują tylko zdalnie. Nie pracujesz z biura. Jeździsz, na spotkania filmowe. No raz, no ale dwa, trzy miesiące. No. Czy ale uwierz mi, uwierz mi, że nie ma nic lepszego. Niż praca z zespołem, który masz lokalnie. Szczególnie bo w game teraz. Szczególnie w game No To jest tam mi to. Mi teraz, bo nie osobiście teraz, jak ja mam zespół rozsiany po całym tak naprawdę Europie, no tak pojadę do biura, to jest po co, żeby tam złożyć słuchawki. No to to jest bez sensu, bo to nic się nie zmienia. A Tylko czas. co najwyżej tracę czas na podróż autobusem, czy autem, spoczywałem w, w pokoju, mm, czy na czymkolwiek innym, a nie zyskuję nic z tego, bo nie zyskuję tego kontaktu z człowiekiem. Natomiast, kiedy masz cały zespół w jednym miejscu, uwierz mi, że nie ma nic lepszego niż takie i, i przyswajanie wiedzy, i przekazywanie wiedzy, i pomoc szybsza, bo jest różnica. Przykład dam, jakby to było między nami, nie? Jest różnica, Kamil, pracujemy razem przy czymś, w projekcie jakimś. I wyobraź sobie, że siedzisz biurko ode mnie. I ja się wychylam, patrzę, nie macie przy biurku. Więc mówię, okej, okay, nie ma cię przy biurku, znaczy, że jesteś gdzieś tam, coś tam robisz, nie? Wracasz do biurka i ja mogę od razu cię zapytać, hej Kamil, chodź, zrobimy coś razem. Kiedy pracujesz zdalnie, to czasem jest tak, że ktoś odpisze to, ja odpiszesz komuś, ej, cześć, mam problem z tym i z tym, możesz mi pomóc? On ci odpisze za 3 godziny bo na przykład miał taką falę spotkań, że nie byłeś w stanie nawet go zobaczyć, bo wiesz, bo coś tam był, był zajęty czymś innym i nagle okazuje się, że no, ten problem, który byście już dawno rozwiązali przez te trzy godziny, musicie jeszcze rozwiązywać, nie? Więc dla mnie to nie jest crunch, obstawiam, że to jest po prostu chęć do prowadzenia projektu do końca i do wywalenia tych większych bugów czy takie rzeczy, bo jednak też łatwiej trzymać informacje. Kamil w jednym miejscu jestem z tego w pełni świadomy, tylko wiesz, tutaj chodzi o to, że... jakby rozumiem twój punkt widzenia, w stu się z nim zgadzam, bo mówię, Ale... ja... pomimo tego, że nie pracuję, bo okej, okay, jestem po informatyce, nie pracuję, nie pracuję, <śm> 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 nie, nie, nie pracuję <śm> jakby w swoim... Mm, nie pracuję w rynku, w którym się szkoliłem, a może w ten sposób? No to miałem tych projektów jednak trochę. I to były dość złożone projekty chwilami, mówię. Robiliśmy nawet grę na Unity, platformówkę, i to wymagało, jakby. To nie było tak, że my robiliśmy te rzeczy wszystkie na zajęcia, tylko my pokazywaliśmy progres pewien. To ciężko było się zgrać, pewne problemy rozwiązywać, i ja jestem świadomy. To jakby teraz mi tłumaczyć coś, co. Ja wiem, tylko mam inną perspektywę na to, biorąc pod uwagę, jak Rockstar postępowała w przeszłości, tak. Jaki backlash Tego, czy Rockstar zaryzykuje, czy... nie? Znaczy, znaczy, czy Rockstar zaryzykuje robienie crunchu i że to znowu wycieknie, no? Znaczy, czy wyciec, czy wycieknie? Jakby... Ja bym tego tematu jakby nie, nie, nie dyskutował, bym teraz z tobą na ten temat, bo się w stu procentach z tobą zgadzam, tylko chodzi mi o to, że poszedł naprawdę olbrzymi bekler ze strony deweloperów. O to chodzi. No ale... No i przez tą decyzję, będzie, ale... przez tą decyzję, jaką teraz e, podjął Rockstar, dobrą dla produktu, nie miejmy tutaj co do tego żadnych wątpliwości, ale czy dobrą dla morali zespołu, czy oni po zakończeniu tego projektu w tym rok starze zostaną? Wiesz, to zaatakuje, bo to jest ostatnia prosta deweloperska. Czy wyjdzie w tym roku pod koniec, czy przyjdzie w pierwszym kwartale przyszłego roku? Nie wiem. Ale to jest ostatnia prosta. Nie? Biorąc pod uwagę, kiedy oni zaczęli ten development, jak to wyglądało, jak wyglądał ten wyciek progresu w wersji deweloperskiej, itp., ale to może mieć duży wpływ po prostu na morale. A umówmy się, że jednak w IT te morale no są zawsze ważne. Na morale może mieć wpływ, ale też prawdopodobnie te kontrakty są tak skonstruowane, że nie mogę powiedzieć, nie, nie zgadzamy się. No. Sorry. Tym bardziej, widziały, że największy wydział Rockstara, to są stany, no, no widziały gały co brały, no. Rockstar, sorry, no San Diego, sorry. tak? Czy North? No, Chyba San Diego. Nie, North, 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 North? Rockstar North to jest... Nie, North to jest Edynburg, czyli San Diego. A, no to... no. Czyli San Diego, no to wiesz no, no widziały gały co brały, no i trzeba się na to zgodzić. Hmm. Ja Więc... się nie dziwię, ja się nie dziwię a, zachowaniem, bo chcą, prawdopodobnie będzie, wiesz, więcej osób będzie pracowało przy jakimś y, patrzeniu na tą grę, jakimś debugowaniu, więc pewnie będą mieli oddzielone jakieś pokoje, żeby nie było też wycieków. Mimo wszystko fajniej się gra w mediach, które nie wyciekły, nie? A w czasach COVID-u dużo rzeczy wyciekało. No, no, ciężko mieć kontrolę, wiesz, nad, nad całą siecią, nad wszystkim, nie? Przecież ciężko jak, mieć kontrolę jak... nad tym, że twój syn weźmie komórkę i zacznie nagrywać swój komputer, kiedy tam jest GTA 6, nie? No więc... No. No, to, jest, to jest dobry przykład, ale jeszcze jaki był przykład z The Last of Us part 2, nie? Przecież Ale pandemia strzeliła w... i, i później przez to, że oni próbowali jakoś te pipeliny danych z serwerów przenieść do, do domów, to się gościu złamał na serwer, nie? No, no to widzisz, nie? No to, to, to... A, to są takie małe rzeczy, które jednak robią robotę, wydaje mi się. No na pewno. No jakby odnośnie rozwiązywania problemów skuteczności i tego, żeby to sprawnie czasowo rozwiązywać wszystko na, na czas i żeby też grę wypuścić w możliwie najlepszym stanie, jak tylko możliwe, w jak najkrótszym czasie, no to lepszego rozwiązania, jak wsadzenie wszystkich do studia i nie przeprowadzenie crunchu, to jest idealne rozwiązanie. Ehm, dobra. lecimy dalej, co? Si. A, Ghost of Tsushima PC Port e, ma wyjść podobno 5 marca. Ma być jutro? 5 marca na PCT, no. A jutro mają zapowiedzieć, czy jutro ma wyjść? Zapowiedzieć. Okej. Okay. A, Ghost of więc? Tsushima? U mnie czeka cały czas na kupce. Wstydu. No, na takim OLEDzie to już można by byłoby to przejść, co? No, jeszcze w tym trybie kurosawy takim zajebistym. Nie wiem, o, czy je, widziałeś je, je. to? Jak tak, tryb kurosawy tak. wygląda, no. No, no Ten Ghost of Tsushima, te... powiem tak, że jak przyjdzie mi ten monitor, to chyba będę miał motywację, żeby faktycznie tą kupkę, przynajmniej playstationową, yy, opróżnić szybko. Bo w końcu wizualnie to będzie wyglądało kompletnie inaczej, nie? Się cieszę bardzo. To prawda. Bardzo. Kiedy przyjeżdżasz, A... sprawdzi monitor. Kupię sobie swój. Tylko muszę zrobić po cichu, że Wika nie ucie. Zastąpię po prostu. Hej, Wika! Kupa Nic monitor nie kupić. Nic nie mów. Widziałem, widziałem już po tym. Widziałem, że już z nią piszesz. Więc, więc wiesz. Dzisiaj z nią pisałeś. Gifaj net wysłałeś. Śmiała się. A. Mam być zazdrosny? m mm to lecimy, lecimy okay. dalej, panie kolego. Y czy ty kojarzysz pana Davida Vanderhara? No, oczywiście, że tak. Pan Ody. Pan Dziadzia! Y pan Ody, to jest, to jest trejark to był, nie? Tak. Head of studio y David Wandha, czyli pan, który zrobił nam najlepsze Black Opsy. No nie kryjmy się z tym. Chyba z tych takich właśnie trejarkowych Call of Duty, no to to jest główny twórca tego sukcesu. Y I on w zeszłym roku ile pamięć nie mieli, chyba w sierpniu albo w wrześniu, yy, odszedł Streak yy, i założył swoją własną firmę, założył swój własny projekt, yy, który właśnie tytułuje się pod nazwą Bullet Farm. Bullet Farm, dokładnie. I wrzucił taką stronkę, gdzie właśnie była animacja jakby yy, tego, co jest na tle tytułowym yy, tej gry. I cholera, nikt nie wie, co to jest. To ma być... Coop Game na Unreal'u piątce. To jest jedyne, co wiemy. Yy... Coop? Bardzo mnie to cieszy. Tylko pytanie jest takie, czy oni będą w stanie fajnie tą ideę przeciągnąć? Bo Call of Duty, moim zdaniem, trochę zmarnowało potencjał, jeśli chodzi o kołpy. Bo kiedyś te kołpy były, nie? Może teraz staram się za bardzo przekierowywać to, co faktycznie Wonderhair robił w przyszłości, na ten projekt, który będzie teraz. Ale taką kopową grę z krwi i kości. I to ma być triple A gierka Więc tym bardziej wiadomo, bardziej oczkiem na to rzucimy. <laughs> nie no, nagrywam Wanderhala mimo wszystko i tak czysiak bym rzucił okiem, bo gościu no, uwielbiam, nie? Gościa uwielbiam. Uwielbia, ma taką charyzmę zawsze, jak prezentował tego koda, to aż się normalnie sam ryjec uśmiechał. Więc bardzo na to tu będę czekał. Ludzie nawet myśleli, że to będzie Blackout 2, nie? Po prostu na, na, na tej zasadzie, że. Ci, którzy nie lubią za bardzo Warzona, a lubili Blackout, czyli jakby ten Battle Royale do Black Opsa 4, który był dodany, to liczyli, że po prostu będzie wypuszczone jako standalone, nie pod egidą Activision, co wydaje mi się, że A sam czym się różnił dziwny. Blackout od tego? Yy, miał inny movement, miał system perków. Były dodatki praktycznie jeden do jednego, przerzucone z BO4, no ale to jakby ten system perków robił największą różnicę. No i mapa składała się była jedna duża mapa, gdzie było kilkanaście mniejszych lokacji, które składały się na lokacje z konkretnych map, które były w Black Opsach. Czyli miałeś kawałek, gdzie miałeś mapę studio, miałeś kawałek, gdzie miałeś firing range. No tak, tak, tak. Ja widziałem, ja widziałem że miałeś mapę 4. Pamiętam, jak oglądałem gameplay, bo ja nie grałem w Black Ops 4, Omin ominąłem sobie, nie? Mhm. Ale właśnie. Czym się to różniło? Dynamika była zajebiście większa niż w Warzone, moim zdaniem. Movement okay, był szybszy. Ja ADS był szybszy. TTK był taki bardziej realny, nie? Miałeś to właśnie. No Jakbym jakby miał porównywać z mojej perspektywy takiego typowego właśnie arenowca ko kodziarza jak ja, to znacznie więcej fanu miałem z gry w Blackouta niż w Warzone. I sam fakt tego konceptu właśnie, że te małe lokacje konkretnych map z multika zostały przeniesione po prostu pod jedną dużą mapę, yy, składając się do, 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 do Blackouta, no, na mnie to działo super. bo by każdy wiedział, jak ta lokacja jest zbudowana, nie było jakichś kamp, jakichś, wiesz, wymyślnych rzeczy podorabianych, tylko to były faktycznie lokacje przerzucone, tylko delikatnie przeskalowane, jedne do jednego bo po prostu na tą całościową mapę, nie? to było spoko. No, ale mm, odnośnie jeszcze tej, tej, tej kołpówki, no to jakie są twoje oczekiwania, Jakub? Absolutnie żadnych, naprawdę, w sensie nie mam żadnych oczekiwań, ale chciałbym coś. Bardzo podoba mi się koncept Helldivers, trzeba sobie powiedzieć. To jest bardzo dobry koop, to też trzeba sobie powiedzieć. I lubię koopy, które nie tracą tego replay... replayability, replayability, nie? Mhm. Nie tracą tego, że można to powtarzać, bo to jakie rzeczy się dzieją w Helldivers, po prostu same z siebie. I jak to działa? Potem na rozgrywkę, to nie ma. Mimo tego, że robisz ciągle te same misje, trzeba to powiedzieć, to te misje nigdy nie są takie same. Mhm. I to jest fajne. I ja bym chciał bardzo, żeby więcej kopów szło w tym kierunku. Lub. Lub bardzo dobry koop z dobrą fabułą. Takiego. Taki kop jak A Way Out na przykład. Czy, o, no, świetna gra. Czy coś, czy coś takiego, gdzie właśnie musimy współpracować. Musimy wszystko skończyć. E... It takes two. No wiem, wiem. Wystarczy kropla H2. Um, I ja bym chciał też właśnie zobaczyć jakieś może podejście, żeby była gra opowa Na przykład, że tu już tak mówię bardzo optymistycznie, że na przykład jest dwóch szpiegów, którzy muszą koordynować między sobą jakieś akcje, że są razem na misji, że wiesz, że jakoś gdzieś tam są. Muszą, muszą razem działać, bo wiesz, samemu nie zrobią czegoś, nie? Mhm. też byłoby spoko. Bo pamiętasz, na przykład na te, nawet ty wiesz, ciche misje w Call of Duty, nie? Ciche o, misje w Call tak. of Duty, kiedy musiałeś na przykład w tych jak się za ten tryb w Modern Warfare. Spec, Spec, Ops. Ops. Spec Ops. Ops. Kiedy musiałeś w Spec Opsie wiesz, naraz 3-4 zabijasz z kimś kogoś, nie? No musiałeś tam nie, dopasować się nie wiem do jakiegoś huku, który Dźwięku, był czy coś, no. nie? Bo super. Dokładnie, i to było fajne. I Ja bym więcej takich rzeczy chciał po prostu. No Proszę, to są takie to jest moje problem, marzenia. że to że że te tytuły na ogół trafiają do bardzo wąskiego targetu, nie? To jest to jest problem. I jeden minus jeszcze tego projektu, całościowo, że no niestety, ale wydawcą jest NetEase Games, czyli chiński chińska firmka, która no ma takie gierki trochę nieciekawe ze sobą, nie? Tam właśnie... Ale no Kiedyś muszą być ciekawe gry, nie? To też tak trzeba powiedzieć wprost, że no To jest, mówię, jedyna obawa, którą mam wobec tego, nie? Bo mówię, zaufanie do Wonderhara mam, bo zrobił naprawdę kawał dobry gier. Nie ukrywajmy. Ale to jest jedyne zagrożenie, które tutaj potencjalnie widzę w tym projekcie. No. To co? E, dalej? Tak, wydaje mi się, że tak. E, Saber Interactive, czyli twórcy Star Wars Night. E, jak to było? E, Kotor. Ja nigdy nie pamiętam. Knights <laughs> of the. Old Republic? Tak, Knights of the Old Republic, dokładnie. Czyli Cyberland Interactive, czyli twórcy tegoż tytułu, e, uniezależniają się od Embracera za kwotę prawie 500 milionów dolarów. To jest w ogóle abstrakcja. E, no do żyć Embracera, wszyscy wiedzą, nie? E, ale to, że akurat ta konkretna marka, ten konkretny developer, to bardzo dobra informacja. E, ta firma po prostu idzie private, nie? Więc to jest chyba najlepsze, co mogło, ich, e, co, co, co mogło się im wydarzyć. Więc super. Oby jak najwięcej firm z tego Embracera uciekało, bo no, fakt, że naprawdę ogrom osób ostatnio zwolnili, o czym rozmawialiśmy ostatnio w podcaście, z w którymś z ostatnich odcinków. No to posiadanie ja znów tak, y, tak dużej ilości podmiotów deweloperskich. No, ja wspomniałem na początku odcinka, że y, od sobie do Deus Exa, Human Revolution, to, to przecież Aidos, który robił tą grę, jest właśnie pod ich egidą. I Ostatnie projekty, które są jakby w tym uniwersum Deus Exa, zostały kompletnie anulowane, co no moje serduszko boli, no bo... Mankind Divided, fajna, no. czyli ta kolejna część jakby w tym cyklu, została zakończona tak perfidnym cliffhangerem. Już czekam tyle lat i serce dalej boli, boli bardzo. No. no ale fajnie, w sensie widać, że saber, saber może w końcu też ogarnia, że kupowanie tych wszystkich y Firm nie jest dla nich warte, i lepiej niektóre wypuścić, i niech sobie robią was te projekty, bo inaczej zabijam całkowicie. Mm -hmm. No tak. Więc my miejmy nadzieję, że to jest start po prostu jakiegoś takiego większego trendu, nie? Tak. No i co? No i została nam ostatnia gra do omówienia, a bardziej takie do powiedzenia po prostu. Wyciekają powoli informacje o nowym jest skrydzie, na którego po. Ostatnim Assassin's Creedzie nie mam żadnych, to ale żadnych absolutnie chęci hajpowania się. Bo na tego Miraża byłem trochę zahypowany. Ja też, no bo to było taki powrót tak delikatnie, to... delikatnie, no tak. Nie jakoś mocno, delikatnie po prostu. Ja byłem ja przez się... chwilę, byłem mocno. Przez to sobie kupiłem właśnie tą subskrypcję e, tego Plasa na, na miesiąc, żeby sprawdzić tego Miraża, żeby sprawdzić e, awatara. O, tego awatara na OLEDzie sprawdzić. O, o. o. Fajne. Czy to Avatar już to. jest na Steamie? Ehm. Bo Ubisoft lubi wydawać gry z opóźnieniem na Steam, a dlatego się pytam. No, to jest y, ciekawe pytanie i wydaje mi nie się, ma. że chyba nie ma niestety. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma nie, no. ma. nie ma niestety. No, ale z tych informacji, jakie przeciek był, kolejny Assassin's Creed to będzie feudalna Japonia. Zostajemy na tym silniku jak dotychczas, tylko ma być jaka, jakaś taka znaczna ewolucja. I... Będzie inna nazwa tego silnika pod kątem Anvil Pipeline, bo jakby Anvil to jest taki większy silnik, na którym assassin śmiga, i mają wprowadzić w końcu ray tracing. Tyle, taki lat. Prawie... tyle lat nie było, Tyle to... lat nie było gier w ogóle o Japonii, i nagle odkąd wyszło Ghost of Tsushima, nagle mamy ich miliard po prostu, nie? No bo Ghost of Tsushima, co by nie mówić, to był sukces. To był naprawdę duży sukces. Przede wszystkim Sucker Punch robi świetne tego typu gry, właśnie. Może nie oparte tylko o mieczyk, ale też jakby o walkę, bo przez Sucker Pan robił Infamous serię. Nie wiem czy. Tak, wejrzysz. tak, tak, tak. tak znam. No, ja Infamousa uwielbiam. Szczególnie dwójeczkę. Dwójeczka była na PS3. Kurczę, no chwilami mnie kusi tak cholernie kupić jakąś starą PS3. Bo... Ja mam, ja mam pod nogami. Bo kurde, te emulatory nadal nie działają tak jak trzeba, nie? No, ja mam, ja, mam nogami, ja mam pod nogami, że tak powiem ładnie, swoją starą PlayStation 3. Właśnie ja jej nie sprzedałem głównie dlatego, że widziałem, że ją się ciężko emuluje. No bo niby są już te procesory, które wspierają te instrukcje celowe, nie? Te AVX512 bodajże. Eee, ale nadal to działa jakoś tak. Eee. Działa jak natura nie chciała, no. no więc. <laughs> czasami żałuję, że sprzedam PS3, albo ja nie sprzedał PS3, to by nie miał PS4. Jakby nie, jakby nie No Tak, tak, tak. No ja, ja nie kupowałem PS4 po prostu. Pewnie głębiej, wiesz, był w tej samej sytuacji, to Ty też bym pewnie to samo zrobił, no ale miałem to szczęście w nieszczęściu, że ja nigdy konsolowcem nie byłem, nie? Konsolowcem się stałem dopiero przy PlayStation 5, jeżeli chodzi o kupienie konsoli sobie, nie? No to PS4 to naprawdę sporo czasu na tej konsolce przeorałem, co by nie mówić. No i chyba teraz zostały twoj ulubiona, twoja ulubiona część. Twoja nie, bo nic nie oglądasz, Lamusie. Nieprawda, oglądam. Obejrzałem pięć minut Shoguna i niestety jest jeden problem w tym Shogunie. Mówią po japońsku i zamknęły mi się oczy i obudziłem się w połowie i nie wiedziałem, co się dzieje i muszę jeszcze raz obejrzeć. Ale to jest taka z tego co, z tego co tak po pierwszych kilku tak mogę stwierdzić, to jest to takie bardziej pod Gry o Tron. i nie wiem czy się od tego nie odbije, bo ja jednak gry o Tron jakoś nie potrafiłem. O ja też od gry o Tron się akurat odbiłem, ale nasz wspólny znajomy Adrian cały czas mnie motywuje, żebym obejrzał, chociaż nadal się stawiam. Ja muszę sobie, ja muszę sobie zrobić jednego dnia, tak abstrahując jeszcze zanim ten, zrobić sobie listę rzeczy do obejrzenia, przeczytania i do zakrania. I no tak, tak. powoli ja, ty, odhaczać sobie. Ja, ja ci mogę powiedzieć, tak. Eee, mam dwie książki tutaj. Znaczy, oprócz tego, że muszę nadrobić ostatnie dwa numery CD Action. Eee, oprócz tego, tak, mam książkę tutaj. Eee, Formuła według Bartków. To już zacząłem Dobra, czytać. To to jest, to to jest siusiak, tego możesz nie czytać. No, to jest bezsensowna książka. A czy to jest taki... Na... Po prostu rozwód. A kupiłeś tą biografię Maxa? Tak, kupiłem niepowstrzymanego od Marka Hughesa, wszyscy polecali, więc... Eee, jeszcze nie zacząłem jej czytać, ale właśnie w środek, jak sobie do pociągu wsiądę, to sobie zacznę o tym czytać, bo... No, jak... Nie wiem, czy wszyscy słuchacze tego podcastu wiedzą, jestem olbrzymim fanem Maxa Verstappena, więc... Yy, więc, więc bardzo się yy, cieszę na, na tą książkę i też sobie ją przeczytam. A w kolejce yy, jeszcze z książek to mam książkę Cyberpunka od yy, Rafała Kosika, od scenarzysty Cyberpunka, też nie zacząłem jeszcze. Nie, no ja mam za dużo po prostu, ja nie będę nawet Biografię an, tego, Andrea Gassiego, to już mi mama goni tyle czasu, a nawet nie mam kiedy. Kto to był? Tenisista. Andra Gas, jeden z najbardziej zgrupowanych okay, amerykańskich teści. Okay. No ja mam dużo do przeczytania i właśnie muszę powoli... A no, to jest taka sobie... kniga fest, nie? Ten Andra Gassi. To, knigi są tak zwane, no. A więc to są takie moje... A, e... Jeszcze z takich innych rzeczy, Wika sobie korzysta z słuchawek. Galaxy boots FE. Czy zadowolona? Zadowolona bo... jest, powiem ci, że jest zadowolona. No to dobrze. No, i no plus, że jest w Samsungu, nie? W sensie, że ma ten jakby jako... ekosystem samsungowy, to pewnie jest jej trochę łatwiej. Ale to co mówi, że to są jej pierwsze osoby, które jej nie wypadają z uszu. A nie wypadanie z uszu to jest dość ważna sprawa, jeżeli chodzi o słuchawki. To prawda. Wylek bo właśnie ten, ten... efekt ja... takiego wkręcania tego bacca do ucha jest super. Bo mi naprawdę ja tych Sławek używam przykładowo, jak biegałem przed zimą, no to ja zawsze będę te sławki, a nie razu mi sławka nie wypada, słuchanie. Ja mam gorszy problem. Jak masz te słuchawki, to zawsze w moim lewym uchu, nie wiadomo czemu zostaje mi ta. Zostaje gumka? mi ta gumka. Tak, i muszę sobie naciskać na ucho i mi wychodzi, nie? Nie wiem czy, nie wiem o co chodzi. Nie wypowiem się. Zostawię to bez komentarza. Dobrze, my kulturalnie zaczęliśmy o książkach, a to jest sekcja filmowa. Ja wczoraj zbinżowałem sobie w jeden wieczór Roy'sta, część drugą, i część trzecią, przepraszam. I tutaj bardzo, bardzo Wam ten trzeci sezon polecam, ale zaznaczam, że znajomość pierwszego i drugiego sezonu jest wręcz wskazana. Klimacik fantastyczny, scenografia, lata. Tam jest 1999 rok, czas akcji tego trzeciego sezonu. I czuć ten klimacik właśnie, że nadchodzi nowe milenium w kinach leci Matrix. No, dużo takich fajnych, przyjemnych smaczków. No i dla fanów po prostu dobrego kryminału, takiego serialu detektywistycznego, to mogę gorąco polecić. No to jest, moim zdaniem, jeden z lepszych polskich seriali. Gdzieś tak obok pierwszego sezonu Watachy może jeszcze Belfer był. No to z takich właśnie polskich typowo seriali, to mogę gorąco tego Roysta polecić. Cały. Wszystkie trzy sezony. Pierwsze ma bardzo wątpliwe zakończenie, ale drugi, trzeci sezon naprawdę, naprawdę dobry. A z filmów, no to byłem na dunie części drugiej. Eee, no, 10 na 10. Polecam. Piotr Franceski. Ja chyba pójdę na Dunę. muszę zagadać do... A ja musisz jedyneczkę nadrobić, się. panie sędzio. Wiem, Jaką oglądam jedynkę. No już nie pamiętasz nic pewnie. No pamiętam Wielkiego Robaka, no którego ładnie dzisiaj nazwałem, ale nie mogę tej nazwy. <laughs> no, więc bardzo, bardzo polecam Dune. Super film. No i generalnie. Ja bym to nazwał, że to jest. Star Wars dla dorosłych. Tak, czy Oppenheimer masz szczęście, że Dune wyszła w tym roku, a nie w tamtym? Tak, zdecydowanie. Moim zdaniem Jakbyś tak. miał teraz obejrzeć jeden film, obejrzałbyś Oppenheimera czy Dune. Ciężkie pytanie zadałeś. Wiem, o to kwestia nie, zależy nie? od humoru. Bo jeśli chcemy coś takiego bardziej luźnego, e, to Duna, no to wziąłbym Dune. Jeśli coś takiego bardziej poważnego, no to Oppenheimera. Bo jakby to są trochę dwie różne. Nie, no wiadomo, ale mm, jakbyśmy teraz przykładowo masz sobie teraz, masz sobie teraz obejrzeć film, nie? No to co byś wybrał jednak? W sensie O, może tak. Jakbyś miał obejrzeć jakiś film po raz pierwszy, obejrzałbyś Dune y czy Oppenheimera po raz pierwszy? Openheimera raczej. Znaczy Openheimera. Openheimer bo ja uważasz, bardziej Openheimer jest lepszy. Nie, ja po prostu. Ja lubię science fiction, ale nie do tego stopnia, jak takie serialy, filmy y, polityczne. Bo Openheimer to jest w głównej mierze polityczny biopic. Jakby nie bójmy tak, się tego tak. powiedzieć. Dlatego bawią mnie też komentarze z pewnego środowiska, y, że może ten film jest nudny, ale to nie jest film akcji, to jest film polityczny. To jest biopic. Jeden z najistotniejszych osób, które no, miały tak naprawdę w rękach yy, no dzieje naszego świata, co by nie mówić. Yy, więc no nie można powiedzieć, że no, tam się nic nie działo, bo to jest film polityczny, który siłą rzeczy jest oparty na dialogu, a nie na akcji, jak nie wiem, w MCU, czy innym DC, czy innym Marvelu, no jakby no, nie można tego porównywać, więc nie rozumiem trochę takiej, yy, takiej gadki, ale jednak obejrzałbym Oppenheimera, no. Jednak bym obejrzał Oppenheimera, bo po prostu bardziej gustuję w tym gatunku. E, lubię science fiction, ale nie do tego stopnia po prostu. Ale muzyka Hans Zimmer, uwielbiam. Jakby, muzyka Hansa Zimmer. ciężko nie lubić. Nie? Ciężko, ciężko chyba nie lubić. Tak. A ty, Panie Jakubie, oprócz tego, że przystań na szugunie, to jeszcze może coś nie oglądałeś? Albo co planujesz? Co to, jak mi Kończę Drive to... to Survive, no i chyba będziemy musieli obejrzeć z Wiktorią Dune. Diona będzie naszym celem, żeby pójść w następnym tygodniu albo w weekend może. A ja skończyłem Drive to Survive, bo tam jeden odcineczek mi został, jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. No to. Mid. Mid. No takie, no takie słabe 7 na 10, tam takie no, na zachętę trochę, żeby zmienili format. <laughs> Nie, no bo te bts są fajne. No jakby fajne są te wstawki. Spadoku, z, z prywatnego życia. Fajne to jest, no bo się bardziej po prostu te osoby poznaje. Nie? Ale wstawki z wyścigów tam są kompletnie do wywalenia. Kompletnie do wywalenia, bo to jest kompletnie nudne zakłamywanie rzeczywistości tworzenie jakichś mm, rivalries, jak to się mówi po, po polsku. Kon konkurencji? Nie. Rywalizacji tak. Więc no tak średnio. No. To, ta część wyścigowa się totalnie nie broni. Dlatego jeśli chodzi o przedstawienie wyścigów, to bardziej przyjąłbym tutaj narrację, tak jak to było właśnie w serialu, którego prezentował był Keanu Reeves, który mówił o tym sezonie 2009 właśnie o bronie. tam ta narracja wyścigowa jest super prowadzona, w Drive to Survive już nie do końca. Zgodzę się. No a poza tym, poza tym, to chciałbym jeszcze w tym tygodniu obejrzeć tego Shoguna. I chyba trzeba się wziąć na jakąś kubkę wstydu, nie? No ja sobie dzisiaj Django wieczorem zacząłem oglądać film, bo nie, nie widziałem. Django? A sobie... Bankartów oglądałeś? Bankartów? No. Czyli Bankarty Wojny? Poczekaj, który to był? Tak, tak, tak. To jest tak. In, Inglourious Bastards, tak? Bo, bo tak. Kielsku... Oglądałem. Świet... Piękny, świetny, piękny. świetny, świetny, świetnie. <noise> <noise> Tortellini! Tortellini! Dobrze, panie Jakubie, czy mamy coś dzisiaj jeszcze? Chyba nie. No to chyba wszystko na dzisiaj. Mi się tak więc tym miłym akcentem można powiedzieć ładnie, życzymy wam dzień dobry, dobranoc lub do usłyszenia. Zgadza się. Pa pa. Pa.